Możemy już zaczynać. Witam Was bardzo na pierwszej prezentacji z tego cyklu relaksującego, czyli takiego bardziej na luzie dla osób może też niekoniecznie doświadczonych w PHP, może dopiero zaczynających swoją przygodę. Ja mam na imię Piotr, przyjechałem z Gdańska. Jestem szefem zespołu PHP w gdańskim wydawnictwie oświatowym. Porozmawiamy trochę dzisiaj o zaczynaniu właśnie różnych rzeczy. Nie tylko o zaczynaniu konferencji, ale przede wszystkim o zaczynaniu projektów w PHP. Często jest tak, że jak przychodzicie do jakiejś firmy, no to tam już jest jakiś stan istniejący, macie jakieś projekty, na które no nie mieliście wpływu, musicie się dostosować do tego, co już tam jest w tej firmie. I każdy tak marzy, żeby pewnego dnia zacząć jakiś projekt zupełnie od nowa, czyste repozytorium zrobić, coś nowego i za każdym razem sobie obiecujecie, teraz zrobimy to lepiej, teraz nie będzie tego starego kodu, zrobimy to od nowa, nowe frameworki, nowe biblioteki, teraz wszystko będzie dobrze, będziemy pisać testy. Ale różnie to bywa. Ja w swoim życiu rozpocząłem wiele różnych projektów, których losy później były różne, lepsze lub gorsze. I z tego staram się pewne wnioski czerpać, którymi się za chwilę z Wami podzielę. Chciałbym Was jeszcze zapytać, kto z Was czuje się początkujący w PHP? Kto dopiero zaczyna? Są ludzie. Tak jakby założeniem tegorocznej konferencji PHPC było właśnie to, żeby przyciągnąć więcej takich ludzi, którzy dopiero w PHP zaczynają. Żeby to nie była tylko taka konferencja zamknięta dla ludzi, którzy lubią tylko jakieś bardzo zaawansowane tematy i szczególnie dla Was myślę, że też będzie interesujące takie krótkie omówienie historii PHP, ponad 20-letniej już, ponieważ uznałem, że aby zrozumieć to, jak się dzisiaj programuje w PHP w roku 2017, to warto znać historię tego języka, warto znać pewne wydarzenia, które ukształtowały ten język, które spowodowały, że on dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej. Teraz coś, jakiś mądry slajd w końcu. Ja myślę, że to powiedzenie też stosuje się do języków programowania, ponieważ dawno temu już minęły czasy, kiedy język programowania służył tylko do tego, żeby wydawać polecenia komputerowi. Dzisiaj ja myślę, że to też jest język komunikacji między ludźmi. My za pomocą języków programowania wyrażamy jakieś swoje intencje, staramy się wyrażać też reguły biznesowe, które ktoś nam zleca, za które ktoś nam później płaci. No i trzeba, myślę, dobrze poznać język programowania, z którego się korzysta, żeby móc jak najpłynniej, jak najlepiej wyrażać to, co gdzieś tam się uzgadnia z biznesem i za co nam płacą. Na pewno się ze mną zgodzicie, że PHP jest bardzo popularnym językiem, co też rodzi pewne konsekwencje. I teraz, dlaczego on zyskał tak wielką popularność? No przede wszystkim łatwo się go nauczyć. Tak jak ja sobie przypomnę swoje początki z językiem PHP, to było gdzieś w roku powiedzmy 2003-2004, zaczynałem podobnie jak wiele osób w tamtym czasie, czyli po prostu chciałem mieć swoją stronę internetową. I na tej stronie chciałem mieć te rzeczy, które były wtedy bardzo popularne, czyli jakiś licznik odwiedzin, księga gości, subskrypcja, formularz kontaktowy i inne takie rzeczy. To można było sobie zaciągnąć z takich gotowych serwisów, tam było forfree.pl czy coś takiego. No ale jak ktoś chciał trochę bardziej zaszaleć, to uczył się tylko PHP, żeby coś tam móc fajnego zrobić. Bardzo dużo od tamtego czasu się ukazało tutoriali, różnych książek. Jest bardzo duża społeczność na całym świecie, która pomaga nam sobie poradzić z PHP. Zwłaszcza na Stack Overflow. Taką bardzo ważną cechą PHP, która też ma duży wpływ na jego rozwój, jest to, że PHP jest używany zarówno do bardzo małych projektów, właśnie takich prostych stronek, jakie robiłem jako nastolatek, jak również no dzisiaj jako dorosły facet używam PHP do dużych biznesowych projektów, za które ktoś mi płaci. Wydajność PHP też stale rośnie. Jeszcze zanim ukazał się PHP 7, były takie kombinacje, niektórzy ludzie są takimi maniakami wydajności, żeby jeszcze tam o 20 milisekund zjechać w czasie.
I okazywały się różne patenty, żeby tego PHP przyspieszyć. Po czym okazał się PHP 7, który jak się okazało potrafi zużywać o połowę mniej pamięci, o połowę mniej czasu procesora. I te jakieś dziwne haki, dziwne myki, no, jak dla mnie straciły rację bytu. Tak więc PHP cały czas się rozwija. Ale początkowo to nie miał być język programowania. To nie był język programowania w pierwszej wersji. W pierwszej wersji to był po prostu jakiś zbiór skryptów w Perlu, który Rasmus Lerdow napisał na swoje potrzeby, bo on też chciał mieć swoją stronkę, tam swoje CV wrzucał, też chciał mieć jakieś statystyki na tej stronie. No i inni użytkownicy internetu podpatrzyli, co on tam sobie robi i powiedzieli: dobra, Rasmus, weź nam to udostępnij, weź nam zrób jeszcze tamto. I Rasmus wtedy stwierdził: dobra, to ja zrobię taki język programowania, typowo webowy, typowo kierowany właśnie pod potrzeby takich osób, którzy chcą robić sobie proste rzeczy. No i tutaj na tym slajdzie macie taki bardzo prosty przykład z dokumentacji PHP 2.0. Wtedy to był PHP FI 2.0. FI oznacza Forms Interpreter. I w tamtych czasach, tam w 97 roku bodajże, no to było takie wow. To była największy feature w PHP, to właśnie było przetwarzanie formularzy. I tutaj Rasmus się tak w dokumentacji chwalił, że słuchajcie, wystarczy zrobić taką prostą stronkę HTML-ową, formularz, przesłać to później do skryptu PHP-owego i PHP magicznie utworzy nam zmienne, które nazywają się tak samo jak pola w tym formularzu. Wtedy to było takie wow. Natomiast kilka lat później, kiedy PHP zaczął być używany przy naprawdę dużych projektach, no okazało się, że taki bajer, jaki tu widzicie, a jest przyczyną wielu błędów bezpieczeństwa. Wiele jakichś dużych skryptów zaczęło się przez to wysypywać. No i się okazało, że taki mechanizm jednak nie jest dobrym pomysłem. Co tam się później działo? No, z każdą kolejną wersją PHP coś było lepszane. Zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność. Ponieważ twórcy PHP zdali sobie sprawę, do jak poważnych zastosowań ten PHP zaczyna trafiać. Dopiero w czwórce zaczęło się jakieś tam programowanie obiektowe, jeszcze nie dorównujące w żaden sposób Javie czy C++owi. W PHP 5, w kolejnych podwersjach bardzo dużo się zmieniło. W końcu pojawiły się przestrzenie nazw, wyjątki, no, cywilizacja, można powiedzieć. A PHP 6 to był projekt nieudany. Tam bardzo długo twórcy się mocowali z obsługą standardu Unicode. Projekt został porzucony. Trwały też długo dyskusje, no dobra, skoro porzucamy ten projekt, to jak nazwiemy następny projekt? Część chciała, żeby to była nadal szóstka, część siódemka. Ciekawa sprawa wyszła, że na Amazonie były już książki opowiadające o programowaniu w PHP 6, mimo że tego PHP 6 w ogóle nie było jeszcze. Więc książki pewnie no, poszły gdzieś to na makulaturę. Takie moje prywatne zdanie, nie musicie się z tym zgadzać, ale moja opinia jest taka, że dopiero PHP 7 jest takim językiem, takim środowiskiem, które jest naprawdę już dojrzałe i nadaje się do tworzenia dużych projektów biznesowych. I tutaj mam na myśli nie tylko sam język, nie tylko sam interpreter, który tam sobie ściągacie w ciągu paru minut, ale też całe otoczenie. Wszystkie frameworki, biblioteki, jakie do tego są, styl programowania. Z PHP 7 jestem już wreszcie naprawdę zadowolony i nie żałuję, że nie jestem programistą Javy. Chociaż lubię Javę. Ale zanim do tego doszło, no działy się różne takie ciekawe rzeczy. Nie wiem, czy ktoś jeszcze z was pamięta taki wynalazek jak PHP Nuke. A gdzieś na początku tych lat 2000 okazało się, że PHP jest jeszcze prostszy niż się wydawało. I żeby postawić własną stronkę, to nawet w ogóle nie trzeba umieć programować, tylko ściągacie sobie taki gotowiec, gdzieś tam wrzucacie po FTP na serwer, robicie cyk, instalacja, podpinacie MySQL-a, wszystko sobie działa. PHP Nuke to był taki zbiór gotowców, typu strona z aktualnościami, te właśnie popularne księgi gości, inne takie patenty. No innym bardzo popularnym gotowcem stał się PHP BB do stawiania for internetowych. Bardzo dużo tych for powstało na PHP BB. No WordPressa to dzisiaj wszyscy znamy. A PHP BB to też był taki ciekawy przypadek. Tam w pierwszych wersjach było bardzo dużo błędów bezpieczeństwa.
i bodajże w 2007 roku PHP BB przeszedł zewnętrzny audyt bezpieczeństwa. Niezależna organizacja go przeprowadzała. Dzięki takim akcjom pojawiała się coraz większa świadomość w tej społeczności PHP-owej, coraz większa świadomość właśnie zagrożeń bezpieczeństwa. Zdarzały się co jakiś czas takie głośne przypadki, że gdzieś w jakimś znanym skrypcie był SQL injection jak w po prostu, albo cross-site scripting. Niestety, no, jak tak sobie przypomnę swoje początki z PHP, kiedy miałem te 15-16 lat, to pewnie tak jak wielu innych programistów byłem naiwny. Co to znaczy? Tworzę sobie formularz na stronie, wpisania imienia i nazwiska i naiwnie wierzę w to, że wszyscy użytkownicy będą tam grzecznie wpisywać imię i nazwisko. Niestety, no, pojawiają się czasami osoby, które potrafią takie niedopracowane skrypty oszukać, wysyłają jakieś spreparowane zapytanie pod adres naszego serwera i nagle się okazuje, że przejmują kontrolę nad kontem admina albo coś skasują, coś zobaczą za dużo, czego nie powinni. I niestety, no, twórcy samego języka PHP też popełniali błędy, też wpadali w jakieś pułapki, jakieś ślepe uliczki, z których potem trzeba było się wyplątać. A ponieważ twórcy PHP są oczywiście ludźmi odpowiedzialnymi, no to też nie jest tak, że można się z czegoś wycofać z dnia na dzień, że wychodzi wersja tam 3, 1, 2 i tam nagle połowy systemu nie ma. Tylko ta, no, istnieje cała sformalizowana procedura wycofywania pewnych rzeczy z języka, ze środowiska. Najpierw się o tym mówi, ostrzega się, zapowiada. Później PHP zaczyna powolutku sadzić komunikatami, że słuchaj, to jest deprecated, to jest przestarzałe, kiedyś ci to usuniemy. No jak wychodzi później jakaś nowa, duża wersja, tak jak PHP 7, to te rzeczy przestarzałe już gdzieś wylatują. Jednym z takich mechanizmów, który wyleciał z PHP, a z którego mam niezły ubaw, to jest Magic Quotes. To jest takie trochę nieudolna próba zabezpieczenia naszych skryptów w sposób globalny przed błędami SQL injection. Polegało to na tym, że do wszystkich danych wejściowych, to co wpisaliście w formularzu, było automatycznie w taki sposób przetwarzane, że apostrofy i cudzysłowy były poprzedzane backslashem. I to niby miało zabezpieczyć przed właśnie włamywaniem się do bazy danych. Efektów ubocznych było dużo. Przede wszystkim to zależało od konfiguracji serwera. Jeżeli korzystaliście kiedyś z jakichś na przykład darmowych hostingów, no to zdarzało się, że na jednym serwerze to było włączone, na drugim wyłączone. Potem się okazywało, że to zabezpieczenie wykonywało się dwa razy, bo ktoś jeszcze w swoim skrypcie też sobie pododawał te backslashe, no i wchodzicie na stronę, jest tam piękny nagłówek z cudzysłowem i te backslashe pyk, 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 pyk. Więc z tego zrezygnowano. Register Globals to jest ten patent, który pokazałem na początku. To automatyczne tworzenie zmiennych, które 20 lat temu wydawało się fajne, a potem jednak stwierdzono, że jest z tym problem. Słuchajcie, ja jestem dużym fanem PHP od lat, ale też nie... Może właśnie dlatego nie wstydzę się mówić o problemach, które czasami PHP sprawia, o rzeczach, z których nie do końca jestem zadowolony, ale przede wszystkim o pułapkach, w które można wpaść, kiedy się w PHP programuje. No, dużo przestarzałych materiałów. Jeżeli gdzieś zabłądzicie w wyszukiwarce w Google albo na Stack Overflow, to wam się pokaże jakiś artykuł z 2010 czy 2008 roku i on już może być w dużej mierze, no, nieaktualny. Wydaje mi się, że PHP troszkę sprzyja takiemu pisaniu na szybko. Dlaczego? Otóż, wiadomo, jak miałem 15 lat, to pisałem te 5 czy 10 linijek kodu, żeby coś wysłać do przeglądarki. To działało, to było sprawdzone. Później poszedłem do pracy. Zabrałem się za już komercyjne projekty, jakieś poważniejsze. Projekty, które mają zarabiać pieniądze. I okazało się, że pewne nawyki z tych młodych lat mi zostały. I pewnie wielu z was w swoich firmach gdzieś tam pracuje pod presją czasu. Gdzieś management goni, żeby oddać jakąś funkcjonalność. No i wtedy, pomimo tego, że się naczytamy książek o wzorcach projektowych, o testach i tak dalej, jeżeli pracujemy pod ciśnieniem,
W pewnym momencie może się zdarzyć, że człowiek ucieka się do tych najprostszych rozwiązań na szybko, aby coś tylko było. I się tak okłamujemy, że jutro to przerobimy, jutro to ulepszymy. A później się okazuje, że takie haki, takie myki leżą na produkcji ileś tam miesięcy. PHP nie wymusza jednego paradygmatu. Czyli możemy w nim programować obiektowo, jak chcemy. Możemy proceduralnie, możemy jakieś domknięcia stosować, możemy ich nie stosować. Whatever. Więc na nas spada odpowiedzialność pod tym kątem, żeby dbać o jakość kodu. Żadne narzędzie tego za nas nie zrobi, żadne narzędzie na nas nie wymusi, żeby ten kod był dobry, tylko to jest nasza odpowiedzialność. Kolejna z rzeczy, z których mam trochę ubaw, nazewnictwo funkcji w bibliotece standardowej. PHP ma to do siebie, że on łączy wpływy z różnych języków. Na zasadzie, że coś się pojawiło fajnego w Javie, to PHP-owcy chcą też to mieć. Bardzo często tak jest. Duża część biblioteki PHP-owej, tej standardowej, no, czerpie bezpośrednio z bibliotek C, C++, a stąd się biorą te nazwy, Cytry, Tok, coś tam. Później na przykład operacje na tablicach, to jest Array, Push, Pop, coś tam. I no, to nie jest takie jednorodne, nie jest jednolite. Dopiero w wersji, powiedzmy, PHP 5 doszła taka obiektówka z prawdziwego zdarzenia, więc znowu kolejne rzeczy do biblioteki standardowej doszły w jeszcze innym stylu. No i to jest takie trochę niekonsekwentne. Pułapką jest też to, że zachowanie PHP często zależy, to co już mówiłem, od konfiguracji serwera. Plik PHP ini w tej chwili, ja nie pamiętam już ile to tam zajmuje, 20-30 kilo, tam jest całkiem sporo ustawień, które mogą w znaczny sposób wpłynąć na to, jak wasze skrypty działają. Co więcej, PHP no, jest interpretowany, nie tak jak nie wiem, Java czy C++, że tam jest wszystko kompilowane i wtedy dużo błędów wychodzi. W przypadku PHP niestety dużo problemów wychodzi no tak runtime, w trakcie. Stąd pojawiły się bardzo fajne narzędzia do statycznej analizy kodu. Czyli zanim coś wrzucimy na produkcję, no to jakiś automat nam sprawdza ten kod źródłowy, czy tam przypadkiem coś się nie czai. Polecam jeszcze lekturę takich dwóch stron. To nie jest tam żaden hejt, jakieś naśmiewanie się, tylko myślę, że te dwie strony zawierają taką dosyć merytoryczną analizę takich pułapek językowych PHP, o które można się potknąć. phpsadness.com i drugi artykuł PHP A Fractal of Bad Design. Widziałem, że z tym drugim artykułem wiele osób próbowało polemizować. Te polemiki też polecam przeczytać, natomiast od tego można sobie zacząć. Tak jak powiedział ten mądry pan w drugim slajdzie, że granice naszego języka są granicami naszego świata. I teraz, jeżeli ten język, w którym pracujemy, no ma jakieś takie kruczki, kombinacje, tak jak odmiana w języku polskim, no to można się przewrócić o pewne problemy. Słuchajcie, jeżeli już zdecydowaliśmy się pisać, czy to w PHP, czy w jakimkolwiek innym języku, to spróbujemy się zastanowić, no jaki ten kod właściwie powinien być, żebyśmy my z tego mieli korzyści jako programiści, żeby nasi klienci mieli z tego korzyści, żeby nie było później problemów z wypłatami dla nas. No myślę, że przede wszystkim zrozumiały dla innych, tak jak język, tak jak ja teraz do was mówię, no to staram się to robić jak najlepiej i mam nadzieję, że to, co ja mówię, to dociera do was, przetwarzacie to na bieżąco i nie ma z tym problemu. Mówię w miarę wyraźnie i tak dalej. No tak samo jest z językiem programowania. Ten język powinien być właśnie taki wyraźny. To, co piszemy w tym języku, powinno być wyraźne, zrozumiałe, zwięzłe. Łatwe w rozbudowie. Kto z was ma takie doświadczenie komercyjne powyżej 5-10 lat, powiedzmy już takie advanced? Sporo. To przez te wszystkie lata już na pewno widzieliście projekty, które na początku to miały być takie tylko proste, jakaś prosta stronka i później ten projekt się rozrastał. I na tej pierwotnej architekturze, którą sobie postawiliście, czy to była jakaś surowa stronka z jakiegoś frameworka, czy vanilla PHP, czysty PHP, czy cokolwiek, to na tej pierwotnej strukturze dobudujecie kolejne klocki,
bo management tak chce, jakieś kolejne feature'y, tutaj bugfixy jeszcze latają i w pewnym momencie to się wszystko zawala, bo architektura nie była przygotowana na taki rozwój projektu. No oczywiście kod musi być też stabilny. Przez stabilność mam tutaj na myśli właśnie to dokonywanie zmian, że jeżeli dorzucacie kolejne rzeczy do kodu, powiedzmy w tym miejscu, to ten moduł wam się nie zepsuje. A niestety w trakcie swojej pracy zawodowej wiele razy takie sytuacje miewałem, że tu ktoś tylko coś chciał poprawić i nie pomyślał, nie sprawdził, że tu mu się zepsuje. Bo okazało się, że takie są powiązania w kodzie, że tak się też stało. A żeby uniknąć takich sytuacji, no to co jest fajnie robić? No testować, pisać testy. A kto z was tak naprawdę pisze codziennie testy, no chociaż jednostkowe? Ja bym tak podniósł rękę może do tej wysokości, do tej już nie. Możecie? No ale na pewno testy automatyczne bardzo nam pomagają w zachowaniu tej stabilności, żebyśmy mogli spokojnie sobie nasz produkt rozwijać. O testowaniu, z tego co widziałem, będzie bardzo dużo jeszcze mówione na tej konferencji. Przyjechał zresztą sam Sebastian Bergman, twórca PHP Unita. Też możecie go zaczepić, coś porozmawiać z nim. Teraz taki rachunek sumienia, jak właściwie podchodzimy do programowania. Ta lewa strona jest bardzo kusząca. Po pierwsze dlatego, że tak jak mówiłem, te najprostsze konstrukcje językowe, które znamy od 10 lat, od małego, one są kuszące. Jeżeli pracujemy pod presją, no to kusi, żeby tam nie robić wszystkiego by the book, tak jak się to powinno robić, czy tak jak usłyszałem na konferencji, tylko zrobię skrypcik na szybko, jakoś to będzie. Drugą wadą części programistów, jeżeli chodzi o podejście, to jest właśnie takie, zrobię to po swojemu, ja wiem lepiej. Ja myślę, że prawda jest taka, że większość, 90% firm na świecie ma te same problemy. Czasami nam się wydaje, że o, nasz pracodawca jest taki dziwny, takie jakieś kosmosy się dzieją. Nieprawda. Ja myślę, że większość firm ma te same problemy. Więc w takim razie, no po co wynajdować koło na nowo, skoro można sobie skorzystać z gotowców, z gotowych, sprawdzonych rozwiązań, które mają napisane testy. Natomiast często się spotkałem z takim narzekaniem kolegów, koleżanek, że no nie użyję tego frameworka, bo on jest taki duży, powolny, ja sam zrobię coś, co będzie szybsze. Tak jak już mówiłem wcześniej, z PHP 5 na PHP 7 ogromny skok wydajności. Same frameworki też no, cache'ują wszystko, co się da. Nie będę na tym wykładzie reklamował konkretnego frameworka, ale one też się rozwijają i to się tylko tak na początku wydaje. Jak sobie, nie wiem, zaciągacie jakiegoś frameworka, gdzie jest archiwum zip 20 mega, to się tak wydaje, że a po co mi to wszystko, przecież to tak wolno będzie działać. Nieprawda. Te frameworki są cały czas optymalizowane, żeby działały coraz lepiej i z mojego doświadczenia, kiedy wyszedłem z używania, z przymusowego używania takiego wewnętrznego, firmowego frameworka i zacząłem używać jednego z popularnych frameworków PHP-owych, to zanotowałem skok wydajności. Czyli ta samoróbka firmowa była tak naprawdę dużo wolniejsza niż już ten dopracowany framework, który wszystko ładnie kaszował. Chciałem rozwinąć myśl, którą już zacząłem, pułapki małych projektów. Nie wiem, jakie są wasze doświadczenia zawodowe, pewnie każdy z was mógłby też długo opowiadać jakieś anegdoty. Moje doświadczenia są takie, że bardzo często byłem zwodzony taką wizją właśnie małego projektu. Słuchaj, to jest proste, to wam zajmie tylko tydzień, za 2 miesiące już się tego pozbędziemy i tak dalej. Tego raczej nikt nie będzie zmieniał, mało kto będzie z tego korzystał, to jest tylko dla nas i tak dalej. Ja kiedyś stworzyłem w firmie taki prosty system do rozliczania godzin pracy, gdzie każdego dnia pracownicy tam wpisywali swoje godziny pracą nad projektami. I co się okazało? Na początku z tego systemu korzystało 30 osób, tylko mój dział. Więc wszyscy się na tym znali, wiedzieli co gdzie wpisywać, nie było żadnych problemów. Napisanie tego zajęło mi może nie, tam z 2-3 tygodnie w takim surowym PHP-ie. Później sąsiednie działy w firmie, a GWO liczy jakieś 120 osób, coś koło tego.
Sąsiednie działy dowiedziały się w jakiś sposób, że mamy takie narzędzie i przyszli do mojego dyrektora technicznego i mówią, no niech ten Piotrek nam zainstaluje ten program u siebie, to u nas, to my też będziemy z niego korzystać. I w pewnym momencie okazało się, że mój malutki system ma w pewnym momencie 100 użytkowników, którzy mają różne najdziwniejsze potrzeby. I tak jak mówię, na początku stworzyłem niezbyt odpowiedzialną, niezbyt fajną architekturę, która miała wystarczyć na tamten czas w 2014 roku. Po czym jak zaczęliśmy dla poszczególnych pracowników w firmie dokładać nowe feature'y, dokładać nowe klocki, to rozwój tego programu zrobił się coraz trudniejszy. I trochę się wstydzę tego kodu. Dlatego nie pokażę. Moja obserwacja jest taka, że projekty informatyczne prawie zawsze się rozrastają i prawie zawsze funkcjonują dłużej niż to się przewiduje. Prosta historia. Mieliśmy w firmie taki stary serwer, taki, który już praktycznie się tylko nadawał do wyrzucenia przez okno z 10 piętra, bo na 10 piętrze pracujemy. Tak bym to zrobił. Natomiast ten serwer miał wyznaczoną datę, kiedy on powinien już zostać wyłączony, bo dyski twarde w tym serwerze były tak stare, że już nie dało się znaleźć zamienników, albo były bardzo drogie. I ten serwer działał jeszcze 3 lata po tym terminie. A bo tam jeszcze jakiś stary kod działa, bo tam 2 osoby z firmy z tego korzystają. Miałem też niezłą zabawę, żeby przenieść te stare skrypty, które działały jeszcze na PHP 5.2 chyba. Ja to przyniosłem na 5.6, 7 jeszcze tam się nie odważyłem podpiąć. Ale no to jest chyba dobry przykład, że coś, co wam się wydaje, że zrobicie na chwilkę, to bardzo często później zostaje na produkcji przez wiele lat, bo nie ma czasu tego ulepszyć i tak dalej. No, tak jak już mówiłem, nie wymyślajmy koła na nowo. Przez te 20 lat w społeczności PHP bardzo dużo się zadziało. No i jedną z bardzo cennych rzeczy, które się wydarzyły, to myślę, że jest to, że twórcy poszczególnych frameworków zaczęli się ze sobą porozumiewać. I doszli do wniosku, że należałoby jednak wymyślić jakieś standardy w tym PHP, chociażby jeżeli chodzi o formatowanie kodu. Bodajże jeszcze rok temu mieliśmy w zespole takie dyskusje, czy robić wcięcia tabami czy spacjami. W której linii stawiać klamerkę? Bardzo kreatywne, no, prawda. I każdy bardzo mocno uzasadniał swoje argumenty, że ale jak klamerka stanie w tej linijce, to bla, 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 ale spacje to robią coś tam, bla, bla, bla. Ja byłem w tym obozie od tabów. Naród polski jest podzielony teraz. Ale w pewnym momencie... ważny szczegół. My w firmie mamy w GitLabie jakieś 40-50 repozytoriów w tej chwili. To jest nie tylko PHP, tam jest też JavaScript, trochę flashowych rzeczy, ale PHP jest dużo. I teraz, jeżeli macie 40 repozytoriów i 8 osób w zespole, bo tyle jest akurat u mnie, a jeszcze u sąsiadów jest więcej programistów, i każdy ma jakieś swoje inne preferencje co do stawiania klamerki w tym czy w tym miejscu, to robi się troszeczkę bałagan. I bardzo bolesne czasami było dla mnie przeglądanie merge requestów w GitLabie, tam to się tak nazywa, czy pull requestów. I powiedziałem ludziom tak, słuchajcie, czy wy dalej chcecie marnować czas na takie dyskusje o tabach i spacjach, czy może w końcu przyjmiemy jakiś jednolity standard? No i wszyscy się zgodzili, dobra, porzucamy jakieś swoje osobiste uprzedzenia, PSR2 przyjmujemy i tak dalej. Framework jest wsparciem komercyjnym. Zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Jeżeli stawiacie sobie nowy projekt, podejmujecie no, zapewne decyzję, jakiego frameworka tym razem użyję, jakie biblioteki sobie tam podepnę. I miejcie świadomość, jak duża to jest odpowiedzialność. Bo bardzo często no, kierujemy się takim hype'em, jak to ktoś stwierdził, hype-driven development, był artykuł na ten temat. A potem się okazuje, że 5 lat później, jak ktoś inni programiści przychodzą, muszą pracować na tym systemie, który wy zaczęliście i wszyscy się łapią za głowę, dlaczego ktoś tak zrobił, jakie to jest straszne i tak dalej. No, prosta zasada, dobieramy narzędzia do projektów, a nie na odwrót. Tak jak mówiłem, w PHP 5 już pojawiła się całkiem poważna obiektówka,
I już dawno temu bardzo mądrzy programiści wymyślili wzorce projektowe do programowania obiektowego, wzorce Gang of Four. Oczywiście to wszystko, co krążyło kiedyś, co krąży w świecie Java, czy C++, czy C#, do PHP też trafia. No i są ludzie, którzy te wzorce obiektowe adaptują na potrzeby PHP. Gdybyście mieli jakiś problem z przeczytaniem tego konta na GitHubie, to jest DOMNIKL jak Lucyna. To nie jest moje repo. Domain Driven Design, jak wielu... Kto z was słyszał o Domain Driven Design? Kto z was coś czytał o tym? O, więcej niż 10, super. Też pokazała się bardzo fajna książka, która to, co Eric Evans wymyślił w 2003 roku, stara się właśnie przełożyć na środowisko PHP-owe, też polecam. A jeżeli ktoś z was robi już naprawdę duże, ciężkie, poważne projekty biznesowe, to też jest ciekawe zagadnienie architektury warstwowej. No i znowu, nie tylko wy macie takie problemy. Bardzo wielu ludzi na świecie męczyło się z tym, jaką architekturę zaprojektować pod kątem dużego systemu e-commerce'owego na przykład, czy jakiegoś logistycznego i tak dalej. I są gotowe rozwiązania, jak to zrobić, są gotowe pomysły, warto z tego korzystać. Ale nawet ci najlepsi programiści tam z Kalifornii też czasami się mylą. Tak jak już mówiłem o rozwoju PHP, twórcy PHP też mieli pomysły, które wydawały się genialne, a potem się z nich wycofywali. I jaka nauka z tego płynie? No, zawsze w jakiś sposób jesteśmy zależni od zewnętrznych narzędzi, od ludzi, którzy coś tam na drugiej półkuli komitują, ale trzeba się starać tak tworzyć nasze systemy, żeby ta zależność była jak najluźniejsza. Że jeżeli jakaś biblioteka w pewnym momencie wam się wysypie albo przestanie być rozwijana, to żeby można było w miarę łatwo ją wymienić. To jest jakiś tam ideał, do którego się dąży, no ale no, niestety wiadomo, że z dnia na dzień nie zmienimy frameworka, którego używamy. Ale jak zadam to pytanie, to tylko wiem, że tylko jedna osoba na sali podniesie rękę. Czy ktoś zna taki polski zbiór narzędzi, polski, nie wiem, framework jak Open Power Template, Open Power Lead? Więcej niż jedna osoba, niemożliwe. Co się z nim stało potem? Może dlatego, może przez was właśnie przestał go rozwijać. Nie wiem, chyba oficjalna wersja jest taka, że znudził się PHP-em, zajął się Javą i teraz nawet dokumentacja nie jest online. I teraz ciekawostka, my całkiem sporo widoków mamy napisanych w WPT. I jedyna dokumentacja, jaką dysponujemy, to jest ta offline, którą sobie kiedyś zapisaliśmy na dysku. Kto mógł to przewidzieć w 2010 roku? No wtedy to było coś fajnego, koleś jeździł po konferencjach i to pokazywał. Później coś nie wyszło. Dobra, jeżeli stawiacie nowy projekt w PHP, to myślę, że w tej chwili pierwszą rzeczą, jaką użyjecie, to będzie Composer. A zanim Composer się pojawił, to były bardzo mroczne czasy. I o tym też trochę wspominał w swojej prezentacji Sebastian Grodzicki, chyba 3 lata temu bodajże. Było tak, że jak chcieliście użyć jakiejś biblioteki czy frameworka, zaciągaliście ręcznie paczkę zip, czy tam tar, coś tam, rozpakowywaliście, podłączaliście, wpinaliście gdzieś do include pafa, po czym cały ten wielki framework, który sobie ściągnęliście, lądował w waszym repozytorium SVN-owym. Bez sensu. I później zaciągacie sobie ten projekt, czy tak jak dzisiaj to się robi git clone. Jest repozytorium z niby prostą rzeczą i tam 200 mega. Bez sensu. Na szczęście Composer zakończył te erę. Jest całkiem podobny, jeżeli chodzi o polecenia, do Bundlera z Ruby, zauważyłem. Natomiast samą deklarację tego, co chcecie użyć, pisze się już w formacie JSON. To, co jest ważne w Composerze, to jest to, że on pilnuje wersji bibliotek, których używacie. I teraz znowu, jeżeli decydujecie się na jakąś bibliotekę, to ufacie twórcy,
że on z dnia na dzień wam tej biblioteki nie postawi na głowie, że jak zaktualizujecie tę bibliotekę do wersji 2, 3, 4, 2, 3, 5 powiedzmy, to że nic się nie wysypie. I kompozer pilnuje tego, to jest semantyczna kontrola wersji. My w firmie używamy też kompozera do podziału naszego własnego kodu na paczuszki, które sobie siedzą gdzieś na naszym własnym prywatnym repozytorium. I w momencie, kiedy mamy naszych projektów 30 czy 40 i te projekty mają jakieś wspólne elementy, wspólną logikę, no to zasysają nasze własne paczki kompozerowe. Tam jest GWO, ukośnik, coś tam. GWO, score, transfer, tam coś, nie? Znowu trochę powiem o architekturze kodu. No kiedyś niestety tak było w PHP, że każdy człowiek miał troszeczkę inny pomysł, jak sobie te katalogi podzielić, jak klasy ponazywać i tak dalej. W PHP 5, chyba nie, przepraszam, nie od razu, ale 5.1 chyba, pojawił się autoloader. Wymyślono taki myk, że możecie sobie napisać funkcję, która dostaje nazwę klasy, której brakuje, i ona na podstawie tej nazwy, no na taki sposób, jak wy chcecie, sobie znajduje odpowiedni plik, inkluduje ten plik i klasa już jest. Ale tak jak mówiłem, każdy miał zupełnie inny pomysł na to, jak kod ma być zbudowany. I w końcu twórcy różnych frameworków dogadali się ze sobą, wymyślili standard PSR4 i tego proponuje się trzymać. Ja myślę, że w 2017 roku nie ma żadnego sensu, żeby pisać własny autoloader. No, chyba że znacie jakieś uzasadnienie, to bardzo chętnie posłucham. Ja nie widzę. No i dzięki temu mamy to jakoś ustandaryzowane. Tak jak już wcześniej wspominałem, PHP jest interpretowany na bieżąco, więc w locie, jak sobie dołączacie kolejne pliki PHP-owe, wykonujecie kolejne metody, różne rzeczy gdzieś tam mogą wybuchnąć. Na szczęście znowu mądrzy programiści odkryli, że to jest bardzo popularny problem i że w wielu skryptach pojawiają się podobne problemy, code smells, jakieś niedoróbki. Statyczna analiza kodu ma to do siebie, że tego kodu nie wykonuje, tylko tak jakby parsuje plik, przetwarza go tak, żeby znaleźć pewne wzorce. Pierwszym zastosowaniem, które znalazłem do takiej statycznej analizy kodu, to było właśnie to pilnowanie spacji we wcięciach i klamerek. I teraz, co jest dla mnie, dla naszej firmy ważne, to jest to, że ta statyczna analiza kodu jest wykonywana automatycznie. Nie wiem, czy ktoś z was pracuje na GitLabie. Ktoś? Na GitLabie? Okej. Okay. GitLab od wersji 8 ma swój moduł Continuous Integration, można sobie to skonfigurować. U nas jest tak, że za każdym razem, jak wypychamy kod do repozytorium, idzie jakiś nowy commit, są zdefiniowane akcje, co tam ma być sprawdzane, PHP Unit też się odpala, więc tak jakby na bieżąco mamy informację o tym, że ktoś coś tam sobie nie dopracował. Tych narzędzi do statycznej analizy kodu jest całe mnóstwo i coraz więcej. My sobie wpięliśmy PHP Code Sniffera, PHP Stan też dziś widziałem, PHP Matrix też by fajnie było kiedyś podpiąć, bo jest kolorowy. PHP Matrix pokazuje nam, co się dzieje, jeżeli chodzi o złożoność naszego kodu. Jeżeli mamy tych klas w pewnym momencie 50, 100, 200, zaczynają się tworzyć zależności między nimi. Im więcej tych zależności, im bardziej te zależności są takie twarde, mocne, no to mamy problem, jest coraz trudniej ten program rozwijać. I PHP Matrix nas o tym próbuje ostrzec. Te większe żółte kółka, no to są takie klasy, z którymi może być potencjalnie problem. Jak się zrobią czerwone, no to już wiemy, od których klas powinniśmy zacząć jakąś refaktoryzację. My się czasem w firmie trochę śmiejemy, że nie wszyscy testerzy są testerami, niektórzy są tylko klikaczami. Temat testów automatycznych nie jest łatwy, bo żeby naprawdę te testy stosować, to ja uważam, że trzeba mieć wprawę. I człowiek zawsze znajdzie bardzo dużo wymówek, żeby tych testów nie pisać. No jednak prawda jest taka, że jeżeli macie jakoś, na przykład sklep internetowy, bardzo rozbudowany, gdzie jest dużo różnych modułów, ręczne sprawdzenie, czy wszystko działa, zajmuje, nie wiem, cały dzień albo cały tydzień nawet. No ale przecież to, co człowiek wykonuje ręcznie, da się zapisać w postaci programu, który też się wykona.
Czyli mamy program, który sprawdza inny program. I to ma sens. Testy też są formą dokumentacji, ponieważ one tutaj pokazują przykładowe użycie waszego kodu, tego, który jest testowany. Tak jak tutaj, no, mamy jakiś kod, który udaje, że składa zamówienie. I wy już widzicie, w jaki sposób można tego kodu użyć. No i znowu sytuacja z tym językiem. Słuchajcie, kiedyś, kiedy te języki programowania nie były tak rozbudowane, to firmy były zmuszone pisać takie stosy dokumentacji do wszystkiego. I to było wszystko. Założenia biznesowe, takie ogólne rzeczy, plus jeszcze struktura systemu, opis klas, opis funkcji, opis przerwań w DOS-ie i tak dalej. Dzisiaj te języki programowania są na tyle rozwinięte, że one same w sobie już mogą stanowić dokumentację, co zaraz zobaczymy. Ja zauważyłem, że projektanci oprogramowania czy UX-owcy, którzy piszą sobie dokumentację w Wordzie, niestety skazani są na TLDR, czyli Too Long Didn't Read. Oni klepią sobie tę dokumentację w Wordzie na 5, 10, 50 stron i potem tego nikt nie czyta, a co gorsza, prawdziwy kod rozjeżdża się właśnie z tym dokumentem wordowskim, bo później już tam się nikomu nie chce aktualizować tam tego na 47 stronie, po co, nie? Więc wymyślono na przykład takie narzędzia. Tutaj mamy przykładowy skrypcik w BH-cie. No, powiedzmy, że to, co tu jest napisane po angielsku, to jest w miarę zrozumiałe dla ludzi, którzy znają język angielski, a nie umieją oprogramować. Jednocześnie jest to tak ustrukturyzowane, że automat potrafi to przetworzyć. PHP Spec to jest też inne narzędzie, troszeczkę o innym charakterze. Tutaj piszemy tak jakby specyfikację działania konkretnych obiektów. My osobiście eksperymentujemy teraz z Codeception pod kątem pisania testów akceptacyjnych, czyli takich, które no już otwierają przeglądarkę internetową, czyli Chroma w Dockerze, klikają po stronie, czyli tak naprawdę robią to, co do tej pory człowiek robił za pomocą myszki w sposób ręczny. To jest taka popularna piramidka testów, czyli ile właściwie powinno się pisać testów różnego rodzaju, bo są różne rodzaje testów. Są testy jednostkowe, które testują tylko, powiedzmy, sam kod, same obiekty. Gdzieś tam na samej górze są właśnie już te testy akceptacyjne, które klikają po stronie. Wszystkie są ważne, tylko w różnych proporcjach. I czas wykonania kompletu takiego testów, no fajnie, żeby było się zamknął w ciągu tych kilku minut. Dlaczego? Jeżeli komplet testów nie wykonuje się zbyt długo, to wtedy to zachęca, żeby go wykonywać często, codziennie, przed każdym commitem na przykład. Gdyby te testy trwały, nie wiem, pół dnia, to byśmy znaleźli wiele wymówek, żeby ich nie uruchamiać. Ale i tak znajdujemy wymówki, żeby nie pisać testów. Ja uważam, że to jest właśnie kwestia wprawy. Ja to widzę po sobie. I to szczerze bije się w pierś, że też mam czasem chwilę słabości, też pracuję pod presją i te testy nie są napisane tak, jak potrzeba. Walczymy z tym. Będziemy walczyć, obiecuję. Ja myślę, że jeżeli to pisanie testów nam wejdzie kiedyś w nawyk, to trzeba ćwiczyć. Można sobie ćwiczyć w domu na spokojnie, kiedy nikt nas nie ciśnie. Jeżeli będziemy mieli w tym wprawę, to ja myślę, że będziemy mieli z tego pożytek i zaczniemy to faktycznie robić. To jest kwestia higieny. Jak mycie zębów. Jesteście do tego przyzwyczajeni. A testy myślę, że są formą higieny kodu po prostu. Ale jeżeli naprawdę nie wiecie, co się dzieje w waszym kodzie, to czasami trzeba coś zdebugować. To określenie, które jest na samej górze, zawdzięczam koledze z pracy. Chyba wiecie, skąd się wzięło, bo sami czasami pewnie tak robicie, że wstawiacie funkcję echo coś tam w losowych miejscach albo die coś tam w losowych miejscach. No i w ten sposób próbujemy namierzyć miejsce w kodzie, które się popsuło. No nie jest to zbyt profesjonalne ani zbyt wygodne, dlatego jest bardzo fajne rozszerzenie, które nazywa się XDebug. Na tej konferencji też jest twórca XDebuga, Derek Retans. No i on umożliwia na przykład w PHP Stormie debugowanie linijka po linijce, jest to dużo wygodniejsze. Ale kolejny mądry programista, Martin Fowler, stwierdził, że jeżeli was kusi, żeby porobić echo coś tam albo
właśnie wejść do debugera, to spróbujcie zamiast tego napisać test. Coś w tym jest. Słuchajcie, jesteśmy programistami i jesteśmy od tego, żeby rzeczy automatyzować, a nie żeby je robić ręcznie. I to się dotyczy wszystkiego, czy to stawiania środowisk testowych, czy stawiania środowiska na swoim komputerze, czy później wdrożeń. No, często też kusi, żeby robić to ręcznie, po prostu wejść na SSH do serwera i tam powklepywać różne polecenia. Problem jest później taki, że są wśród nas osoby z taką wiedzą tajemną, że jest tylko jedna osoba w zespole, która wie, jak zrobić deploya i nie można tej osoby zwolnić, jak ona idzie na urlop, to w ogóle nic nie można wrzucić na produkcję, bo tylko ta osoba zna jakieś tajemne komendy. A to powinno być spisane w formie skryptów. Narzędzi też jest mnóstwo do wyboru, nie mam czasu, żeby teraz wszystkie te narzędzia omówić. Finga troszeczkę zaczęliśmy używać, tak jak mówiłem, GitLab CI u nas w firmie. Skrypty bashowe, makefile też się zdarzają. Sam Composer też ma różne fajne zastosowania, będzie osobna prezentacja na ten temat. Polecam. A te straszne decyzje o architekturze. Czy pisać surowym PHP? Bo mogę, nikt mi nie zabroni. Czy pisać sobie w MVC, które swego czasu w ogłoszeniach o pracę, to w każdym ogłoszeniu było, że koniecznie musi być znajomość frameworka MVC, bo to jest profesjonalne. A potem w środowisku PHP-owym zorientowano się, że chyba to MVC to tak nie wystarcza do końca. Jak robicie naprawdę skomplikowane systemy, to jeszcze trzeba pogrzebać dalej. Tak jak już wspominałem, domain-driven design, architektura warstwowa, warto sobie o tym poczytać. Sam prosty jakiś framework MVC może nie rozwiązać wszystkich waszych problemów. Trzeba troszkę dalej pogrzebać. Przez bardzo długi czas uważano, że PHP jest po prostu ściśle związany z bazą danych, że jak stawiacie coś na PHP, to tam zawsze będzie MySQL, zawsze będzie baza danych. I tak kiedyś było. Różne dziwne rzeczy się działy. Na przykład zapytania do baz danych się sklejało ręcznie z pojedynczych stringów, tam się potem robiły różne błędy typu SQL injection i tak dalej. Dzisiaj PHP może współpracować z wieloma różnymi silnikami baz danych, nie tylko SQL-owymi. Nie musimy ręcznie pisać tych wszystkich zapytań, pojawiły się też bardzo fajne narzędzia, Doctrine, Propel, Eloquent, które próbują to, co jest w bazie danych relacyjnej, zmapować nam na nasze obiekty. Są też nierelacyjne bazy danych, Elasticsearch i jeszcze bardziej zaawansowane rzeczy, CQRS, też warto o tym poczytać. No, skoro PHP jest używany głównie gdzieś tam w webie, no to też zdarzają się jakieś style, jakieś JavaScripty. No i co się kiedyś robiło? No kiedyś to się robiło tak, że podpinało się bezpośrednio jakiś tam plik style CSS, robiło się poprawkę, dzwoniło się do klienta, no już poprawiłem, już spoko. A klient mówi, ale u mnie nie widać. A to proszę sobie odświeżyć F5. Nie? Dzisiaj robi się to troszeczkę inaczej, pojawił się LESS, SAS. I tutaj zwróćcie uwagę, że po prawej stronie, jak jest ta nazwa pliku, style CSS, ona ma doklejoną sumę kontrolną. Po to, żeby się odświeżyło. Też mam trochę z tego ubaw, wynika to z różnych problemów z protokołem HTTP, z tym, jak to przeglądarki robią. No wymyślono, że to jest najlepsze rozwiązanie, najbardziej skuteczne, żeby nie trzeba było komuś kazać robić F5. Ale to już jest bardziej świat frontendowy. Jeżeli chodzi o środowiska testowe, środowiska deweloperskie nasze lokalne, to też można to robić na różne sposoby. Najprostszym sposobem, żeby uruchomić swoją stronkę, no to jest wbudowany serwer PHP-owy. Robicie PHP, S, jakiś tam katalog i na lokalhoście, na wybranym porcie macie to postawione. My w firmie od jakiegoś czasu używamy Vagranta. Chcieliśmy sobie poradzić z takim problemem, że każdy programista musiał swoją maszynę konfigurować ręcznie. Jak przychodzi nowy pracownik, to zajmowało 2 dni. Nie działało. Z Vagrantem jest tak, że powinno to zająć 30 minut. I też czasami nie działa. Ale przynajmniej mamy w jednym miejscu te wszystkie magiczne skrypty pospisywane. No Docker to już też kolejna sytuacja, o której sobie możecie poczytać. To, co jest dla mnie ważne, żeby środowiska te deweloperskie, testowe, produkcyjne były jak najbliżej siebie, żeby nie było takich rozjazdów, że na produkcji ma chcieć PHP 7.2, tutaj 7.0, tu ktoś testuje na 5.6 i tak dalej.
No dobra, ostatnim narzędziem, o którym chciałbym wspomnieć, bez którego już teraz nie wyobrażam sobie pracy, no to jest jakiś system do zbierania automatycznych raportów o błędach. No bo ja myślę, że wolelibyście wcześniej wiedzieć, że coś u was nie działa, niż później odbierać telefony od zdenerwowanych ludzi. Co i tak się zdarza, niestety. My używamy Sentry. Sentry jest dostępne jako SaaS, jako usługa w chmurze. Można sobie też zainstalować lokalnie na komputerze, na serwerze. My wybraliśmy ten drugi sposób. Bardzo wygodnie się te błędy przegląda. Na maila dostajecie informację, bum, zepsuło się. Jest to bardzo pomocne. Słuchajcie, tych narzędzi jest całe mnóstwo, różnych sposobów programowania w PHP też jest mnóstwo, więc no już nie mamy czasu, żeby o wszystkim powiedzieć.